Dzieciaki, ja dopiero wstałam, 8 minutek dopiero, bo godzinę temu. I za chwilę jadę do weterynarza z mamą i z Kropką, czyli z moim pieskiem, bo zostawiamy ją, będzie miała usuwany kamień zębów. A później przyjadę i jadę do Daniela do szpitala, bo jutro ma wyjęcie drutów z ręki. Także dzisiaj spędzacie dzień ze mną. Teraz czekam tylko na telefon od Daniela, kiedy będę mogła przyjechać już do niego tam do szpitala. A teraz pooglądam sobie filmiki i mam nadzieję, że już niedługo, że zadzwoni. Zobaczcie, co mi się dzisiaj stało z moim bronzerem. W kosmetyczce przełamał się na pół, wszystkie kulki mi się wysypały. Ale na szczęście pozbierałam to i wsadziłam z powrotem do tego opakowania. Muszę sobie jakiś kupić nowy bronzer, bo no to opakowanie jednak jest kiepskie, a na razie przełożę to do czegoś innego. Mała zmiana planów, właśnie przyjechałam tutaj do mnie i do Daniela do mieszkania, bo u moich rodziców niestety coś się stało z internetu i go nie ma, więc przyjechałam sobie tutaj, bo zanim Daniel się tam ogarnie w tym szpitalu wszystko, będę mogła już do niego pojechać, to trochę minie, więc stwierdziłam, że sobie przyjadę tutaj. Może pokażę szybko, co kupiłam ostatnio na wyprzedażach, a mianowicie kupiłam sobie taką torbę w Hausie za 39 zł, więc to naprawdę niedrogo, taką bardziej już elegancką. Buciki, ale to typowo nad morze, bo to taki gumowy, za 30 zł w takim miejskim sklepiku, bo ja nie lubię chodzić za bardzo w japonkach, a takie stwierdziłam, że to będzie dobra alternatywa. I taką koszulkę przecenioną z 59,99 na 19,99, także też naprawdę super. Więcej sobie nic nie kupowałam, bo powiem Wam, że kilka rzeczy sobie zamówiłam z internetu, więc czekam teraz na 3 paczki chyba. Już sobie poglądałam filmiki i teraz nie wiem, idę chyba do tego sklepu w końcu. Pokażę Wam jeszcze, jakie obrazy będą wisiały na mojej pustej ścianie tutaj. To będzie pierwszy obraz. Drugi. Powiem Wam, że troszeczkę ożywią te obrazy ściany. One są z Ikei. I tu trzeci. Dobra, także ja teraz zmykam i idę do Carrefoura kupić sobie coś do jedzenia. Wróciłam ze sklepu, zjadłam sobie, jak widzieliście. Teraz się jeszcze przebrałam w koszulkę, bo zrobiło się dość ciepło i duszno na dworze. Pojadę jeszcze na chwilę do rodziców i jadę już do Daniela. Także się zbieram. Wracam od Daniela ze szpitala, jeszcze chwilę tam byłam na boisku z nim i powiem Wam, że jadę na 4 godziny do pracy, bo koleżanka mnie prosiła, żebym przyszła, także jadę i żegnam się z Wami. To koniec tego daily vloga, pa pa!